Siemanko. Ostatnio byłem na filmie Jerzy Kulej, dwie strony medalu. Kim jest Jerzy Kulej? Dla tych, którzy nie wiedzą, no to jest polski Mike Tyson. Jest to pięściarz, który pochodzi z mojego miasta, pochodzi z Częstochowy. Już za życia był żywą legendą, mistrz olimpijski, no generalnie kocur, gość, który po prostu... Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to jest GOAT. I taka prawda. Naprawdę mistrz w pełnym tego słowa znaczeniu. I dlaczego nagrywam ten film? No bo gość jako żywa legenda, gość, który po prostu w każdym innym mieście byłaby jego ulica, byłoby jego rondo i to pewnie nie jedno, byłby jego plac, byłby mural i to pewnie nie jeden z jego wizerunkiem, byłaby jego szkoła boksu, no nie wiem, można by wymieniać pewnie wszystko Jerzego Kuleja, no bo jest to gość po prostu, który... No będąc żywą legendą, będąc legendą po śmierci, jesteś też żywą reklamą. No tak to wygląda, nie czarujmy się. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Każde miasto by z tego korzystało, ile się da. Częstochowa? W ogóle. I się zastanawiam, jak to jest. Czy nie, Częstochowa ma generalnie wylane na ludzi, którzy coś osiągnęli. Mam takie wrażenie, że Częstochowa w jakiś sposób, z jakichś dziwnych przyczyn, i mówię o swoim mieście, i mówię to z żalem i smutkiem, z jakichś dziwnych przyczyn nie potrafi w ogóle korzystać z dorobku ludzi, którzy się tu urodzili, wychowali, trenowali, walczyli, malowali, śpiewali, tańczyli. Jak korzysta, to tak jakoś, nie wiem, zaściankowo, to jest zawsze jakieś takie kameralne, nie słychać o tych ludziach. Ja mam takie powiedzenie, że jakby w Częstochowie wynaleziono lek na raka, który jest truskawkowy i leczy w minutę każdego raka bez skutków ubocznych, to nie, nie, my chodzimy na Jasną Górę, nic więcej nie robimy. To jest mega smutne. I nie mam pojęcia, czemu takie osoby jak Jerzy Kulej w Częstochowie nie są w żaden sposób wykorzystane właśnie w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Totalnie tego nie rozumiem i niestety takich przykładów mógłbym pomnożyć, mógłbym podać więcej. Jest to mega smutne, nie mam pojęcia, czemu tak jest. Czy chodzi o poglądy Jerzego Kuleja, czy chodzi o to, że to było, nie wiem, nie po linii politycznej, czy nie po linii duchowej, nie mam pojęcia. Mogę się tylko domyślać. Fakt jest taki, że ktoś, kto przyjeżdża do Częstochowy, w życiu nie dowie się, choćby szperał, chodził po ulicach, nie wiadomo co robił, gmerał. Jest chyba jakieś rondo małe, chociaż nie jestem pewien. W życiu się nie dowie, że Jerzy Kulej pochodzi z Częstochowy. Jest to mega, mega smutne. Logo sklepu reprezentuje świadomie.